Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam dzisiaj o poranku. Uważaj, bo zmienia się globalny ważny trend. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I zaczynamy. Uważaj, bo zmienia się globalny ważny trend. Zaczynamy od bardzo istotnych danych o wskaźniku ISM dla sektora usług, który poznaliśmy wczoraj o godzinie 16. Dlaczego? Ponieważ te dane były lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy. Już bezpośrednio i bardzo ładnie pokazują, że trwa kolejna fala ożywienia gospodarczego amerykańskiej gospodarki. To jest bardzo pozytywna informacja. To jest informacja o tym, że w bardzo podobny sposób jak dane z amerykańskiego rynku pracy może rzutować na perspektywy przyszłych stóp procentowych, na perspektywy tego, co się wydarzy w polityce monetarnej oraz oczywiście w perspektywie tego, co się może wydarzyć na rynkach światowych. Ale uważaj, bo zmienia się globalny ważny trend. Wczoraj także poznaliśmy globalne wskaźniki PMI dla całego świata. Pierwszy z nich pokazuje wskaźnik dla sektora przemysłowego. Ten wskaźnik jest stworzony przez bank JP Morgan i okazuje się, że wskaźnik w skali globalnej sięgnął ważnego poziomu 50 punktów. Poziom 50 punktów był pierwszy raz trafiony od trzeciego kwartału 2022 roku, co oznacza, że globalna gospodarka, jeżeli chodzi o sektor przemysłowy, zaczyna się wyraźnie polepszać, bo skok wskaźnika jest widoczny jak na dłoni i przypatrując się z nieco dalszej perspektywy widać, tak jakby tutaj było tworzone dno, a to jest sygnał ku temu, że ożywienie gospodarcze postępuje. Dość podobne zjawisko, chociaż zdecydowanie lepsza sytuacja jest na wskaźniku dotyczącym usług. I ten wskaźnik także w ujęciu globalnym zaczął w styczniu wyraźnie rosnąć, oddalając się od poziomu 50 punktów, dając sygnał ku temu, że sektor usługowy na całym świecie ulega polepszeniu i ostateczne wnioski płyną ze wskaźnika, który pokazuje nam całą światową gospodarkę. Przypominam, jest to wskaźnik tworzony przez bank JP Morgan, gdzie mamy potwierdzenie tendencji, którą obserwujemy już od października, gdy w październiku w poprzednim roku było ustanowione dno w końcówce 2023 roku i teraz nawrót tendencji wzrostowej oznacza, że mamy do czynienia z kolejną falą ożywienia gospodarczego i te informacje są przez rynki finansowe dyskontowane, dlatego też w całym 2023 roku mieliśmy hossę na indeksach giełdowych praktycznie na całym świecie. No i ten wzrost wskaźnika moim zdaniem daje dużą szansę ku temu, żeby i generować tendencje wzrostowe na indeksach giełdowych w kolejnych okresach. Natomiast są inne metody obliczania tego, czy globalny wskaźnik PMI będzie rósł, czy spadał. I alternatywną metodą wyznaczenia tego wskaźnika widzimy na tym kolejnym wykresie. Ten wykres, który teraz widzimy w tle, także sygnalizuje, że dno teraz w światowej koniunkturze ma miejsce. Mamy do czynienia ze zwrotem i ten zwrot jest bardzo korzystny, ponieważ sygnalizuje początek ożywienia gospodarczego tak w sektorze przemysłowym, jak i też w sektorze globalnym i tendencje, które obserwujemy, mają potencjał ku temu, żeby dać impuls giełdowy, żeby giełdy papierów wartościowych na całym świecie dyskontowały już naprawdę następną fazę ożywienia gospodarczego, która ma być realizowana poprzez obniżki stóp procentowych. Więc uważaj, bo zmienia się globalny ważny trend. Ten trend odnosi się do sytuacji gospodarczej. Naprawdę wskaźniki sygnalizują, że w ujęciu całego globu zmienia się dekoniunktura na rzecz koniunktury i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ przez rynki finansowe będzie miała szansę być dyskontowana. A dodatkowo, mając na uwadze spadającą globalną inflację i ożywienie gospodarcze o charakterze dezinflacyjnym, to jest idealne środowisko do wzrostów indeksów giełdowych, więc nie dziwmy się, że indeksy giełdowe rosną, a każda kolejna korekta jest bardzo, bardzo płytka, ponieważ
Globalni gracze wiedzą, że w takiej sytuacji nie ma sensu pozbywać się akcji. W takiej sytuacji warto dokupywać akcje i nie walczyć z trendem, a trend jest niezwykle korzystny dla indeksów giełdowych. No i przypominam wykresy, które już wczoraj pokazywałem. Co oznacza, kiedy mamy do czynienia z początkiem wzrostu wskaźników PMI? Jak wykorzystać wskaźniki PMI do spekulacji, nawet w ujęciu bardzo krótkoterminowym? Proszę zwrócić uwagę, że za każdym razem, jak ten wskaźnik zaczyna rosnąć, tendencja się utrwala, tendencja wzrostowa, to mocniej, relatywnie lepiej zachowują się spółki cykliczne niż defensywne. Tak jest dla Stanów Zjednoczonych, jak i tak samo jest dla strefy euro. Więc jeżeli, drodzy Państwo, jesteście zainteresowani inwestowaniem na rynku akcji, to proszę pamiętać o tym, że teraz w fazie tendencji wzrostowej wskaźnika PMI zdecydowanie lepiej będą się zachowywać właśnie te spółki cykliczne niż te spółki defensywne. No i krótki rzut oka na to, co się dzieje na indeksach giełdowych. Wczorajsza sesja pokazała, że indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie chcą spadać na tych wzrostach, na tych zachowaniach amerykańskiego dolara i wzrostach rentowności amerykańskich obligacji. To jest bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko. Dzisiaj o poranku w Europie także nie widać ochoty na jakieś większe spadki, a nawet patrząc przez pryzmat indeksu Nasdaq jest ochota na tendencję wzrostową niż spadkową. Proszę zwrócić uwagę, jak rośnie teraz rentowność amerykańskich obligacji, że zbliżyliśmy się do poziomów, które były obserwowane tuż przed ważnymi danymi makroekonomicznymi z poprzedniego tygodnia. Mamy bardzo wyraźny wzrost rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich i taki mocny ruch w ujęciu dwudniowym był najmocniejszy od czerwca 2022 roku. Cały czas amerykański dolar bardzo silnie koreluje z perspektywami co do zmian w stopach procentowych, to także jest ważną informacją dla nas. Natomiast euro-dolar jest na dobrej ścieżce, żeby przetestować Fibonacciego 61,8%, a ten poziom to są okolice 1,0710, czyli minima, które były na początku grudnia przetestowane, i w takiej sytuacji zobaczymy, co dalej. Czy ten poziom wywoła jakąś próbę nawrotu do tendencji wzrostowej? Ja przypominam, teraz będziemy dyskontować przyszłą inflację. Inflację, którą poznamy w przyszłym tygodniu dla Stanów Zjednoczonych. No i tego typu gra powinna mieć miejsce, więc najbardziej prawdopodobny scenariusz na euro-dolarze mówi o tym, że konsolidacja między poziomami 1,07 a 1,08 do tych danych to jest scenariusz bazowy. Natomiast znalazłem także super ciekawą, ważną informację odnośnie amerykańskich obligacji. Ponieważ rynek się pyta, kto będzie finansował bardzo wyraźne potrzeby pożyczkowe Stanów Zjednoczonych. I widzimy na tym następnym wykresie, że procent krajów, które zwiększają teraz udział amerykańskich obligacji w swoim portfelu, w swoich rezerwach, silnie, bardzo silnie rośnie i naprawdę w XXI wieku jeszcze nie było aż takiego mocnego popytu z całego świata na amerykańskie obligacje. Więc chętnych do tego, żeby kupować amerykański dług, żeby finansować amerykańskie przedsięwzięcia, jest bardzo dużo i widzimy tutaj, jaki jest gigantyczny popyt z całego świata na amerykańskie papiery. Dzisiaj sesja w Japonii jest neutralna. Prawdopodobnie będziemy mieć podobną sesję w Europie. Nic generalnie się nowego tutaj nie dzieje i będzie wszystko zależało od tego, w którą stronę Amerykanie podążą podczas dzisiejszego dnia. Więc teoretycznie cały dzień jest testem sentymentu, dniem na przeczekanie. Jeżeli popatrzymy na surowce, to patrzmy na zachowanie miedzi, gdzie jesteśmy blisko ważnego wsparcia. Warto także odnotować taką sytuację oraz to, jaka jest teraz coraz większa rosnąca korelacja między zachowaniem indeksu giełdowego w Chinach, indeksu Hang Seng, a zachowaniem australijskiej waluty. Ta korelacja wyraźnie rośnie. I to powiązanie gospodarcze Australii z Chinami widać przez kurs walutowy jak na dłoni. Obserwujemy także konsolidację wokół średniej na Bitcoinie. Moim zdaniem konsolidacja ma prowzrostowy charakter i tak to teraz interpretuję. I na koniec polskie aktywa. Polski złoty zareagował bardzo podobnie do amerykańskich obligacji, więc jeżeli obligacje będą dalej rosnąć na rentowności, to i złoty powinien się osłabiać. Ale jeżeli tam dojdzie do jakiegoś zatrzymania, to polski złoty powinien zyskiwać na wartości.
ponieważ jesteśmy blisko poziomów, które były w poprzednim miesiącu ustanowione jako poziomy ekstremalne. Zobaczymy, czy lokalne czynniki będą miały cały czas wpływ na krajową walutę. Przypominam, jutro mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. No i rynek częściowo może już to raz uwzględniać w cenie. Polskie obligacje zachowują się także bardzo stabilnie, nic nowego się nie dzieje. Jesteśmy cały czas wokół poziomu 5,32. To są poziomy ekstremalne z lata poprzedniego roku, więc dla części inwestorów jest to po prostu ruch powrotny do tego najważniejszego poziomu. No i warszawska giełda, która wczoraj potwierdziła, odbiła od 13-letniej linii trendu spadkowego, jednak wczorajsze zamknięcie warszawskiego parkietu wynikało z obaw, że sesja w Stanach przyniesie nam spadki. Zamiast spadków było wyciąganie w końcówce dnia indeksów giełdowych, więc moim zdaniem dzisiaj warszawski parkiet spróbuje odreagowania. Jeżeli tak będzie, jeżeli nie będziemy potwierdzać wczorajszej słabości, no to może wkrótce będziemy znowu testować tą potężną 13-letnią linię trendu spadkowego. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!